Ja na początku zrobię dwa ustalenia i jaką uwagę. Pierwsza uwaga to jest, w materiałach u Państwa pojawiła się kropki po miejscu czytania i miejscu działania. W tej chwili są znaki zapytania. To jest istotne. Druga rzecz, że jeżeli mówię o scenariuszach i strategiach dla medycznych bibliotek, to nie oznacza, że tylko dla bibliotek medycznych. Biblioteki medyczne są w tle. Ja do nich nawiążę w referacie, natomiast to jest ogólnie dla bibliotek akademickich. I trzecia uwaga. I prośba, ja będę narratorem, gotowałam sobie taką narrację, ale proszę Państwa o śledzenie tego, co będzie na slajdach. Także zaczynamy i ja spróbuję tą przyszłość nakreślić, choć nam nie wiadomo, czy rzeczywiście się zgodzimy z tym i czy rzeczywiście tak będzie. Temat dzisiejszego wystąpienia ma swoje źródło w konkretnych zdarzeniach, które dotknęły moją bibliotekę, ale też jak gdyby to stało się motywem. Te zdarzenia mobilizują do stawiania prognoz o przyszłość Biblioteki Akademickiej. Na pytanie, w jaki sposób niedawna przeszłość staje się preludium do przyszłości, odpowiedź przychodzi z trudem. Przez wiele miesięcy można szukać punktu zaczepienia i nie znaleźć go. Spróbowałam więc sięgnąć do literatury, aby poznać opinie innych bibliotekarzy. Oprzeć się na argumentach, sugestywnych wynikach badań lub przykładach wyjętych z amerykańskiej rzeczywistości. Zajęcie okazało się bardzo inspirujące. Zanim wybiegniemy w przyszłość naszego rzemiosła, proszę o spojrzenie na te trzy obrazy. Pierwszy, fotografia profesjonalna zrobiona przez Pawła Krzana, Kraków for You. Pięknie i symbolicznie osadza historię na tle nowoczesności. Tutaj mostem jadą samochody z różnymi prędkościami i w różnych kierunkach. Stanowi to przenośnie do sytuacji, w której biblioteka dzisiaj nie wie, po której stronie rzeki znajdzie swoje jutro. Drugi przedstawia jedną z nagrodzonych prac 13. konkursu Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie, którego tematem była biblioteka. Artyści dokonali reinterpretacji znaczenia biblioteki w duchu współczesnego świata mediów i nowych technologii. Gmachy bibliotek stanęły naprzeciw różnych nośników pamięci, a tradycja weszła w dialog z nowoczesnością. Obraz silnie przemawia do mnie swoją wieloznacznością. Trzeci to egzemplifikacja uciekającego czasu, ale może też kontekstowo oznaczać różnorodność spojrzeń kulturowych, odniesień, wyobrażeń o danym zagadnieniu w zależności od przestrzeni czasowej. Z morza bardzo ciekawych artykułów wybrałam tylko 6. Do których będę nawiązywać i które stały się kanwą dzisiejszej prezentacji. Tytuły prac, które biorę pod uwagę, pozostawam w oryginalnym brzmieniu, bo mówią same za siebie. Napisali je ludzie, którzy mają duże doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich
i liczne uznane publikacje. Na przykład artykuł z 2008 roku to ten. Ma ogromną ilość cytowań i nie wiadomo, znaczy wiadomo, że to, że ma taką ilość cytowań, może świadczyć o nośności zagadnień w nim prezentowanych lub kontrowersyjności. Z kolei jeden z autorów, David Lewis, to ten to ten pan, tak, ten pan, napisał, był autorem, znaczy w 1988 roku opublikował inny proroczy artykuł, który w 2015 roku został wybrany za jeden z najbardziej wpływowych w okresie 75 lat funkcjonowania czasopisma College and Research Libraries. Na sam wstęp ważne ustalenie. Do tej pory budynek, zbiory i personel skłonni byliśmy uważać za nierozerwalne elementy biblioteki, ale już w cyfrowym świecie, w cyfrowym środowisku te aspekty są rozbieżne. Sieciowe zasoby cyfrowe nie wymagają budynku, który nie jest już jedynym punktem odniesienia. I dystrybucji, natomiast pracownicy, jak i sam budynek mogą funkcjonować w nieco odmiennych światach. To, co nazywa się dzisiaj modnie Information Commons, jest raczej świetlicą informacyjną, która niekoniecznie musi być w pełni zarządzana przez bibliotekarzy. Planując więc przyszłość biblioteki akademickiej, można wpaść w pułapkę dotychczasowych schematów i nieco się w tym wszystkim zagubić. Przewidywanie lub prognozowanie przyszłości jest kluczowym ćwiczeniem strategicznym dla wszystkich przywódców biblioteki do uregulowania podstaw funkcjonowania instytucji. Na dwóch następujących po sobie slajdach zaprezentowane są bezpośrednie skutki rewolucji cyfrowej, które zachwiały pozycją biblioteki i zakwestionowały dotychczasowy paradygmat. Biblioteki akademickie stoją twarzą w twarz wobec różnych objawów konkurencji. Wszystko się zmieniło. Druk został już prawie zastąpiony formatem elektronicznym. Szybkość tworzenia informacji, dostarczanie i upowszechnianie, potrzeby i oczekiwania użytkowników. Cała komunikacja naukowa przeobraża się w tempie zapierającym dech i uczeni już dostosowali swoje strategie nauczania i badań naukowych do nowego środowiska informacji. A nasi studenci funkcjonują na nowych falach. Biblioteka musi być świadoma tych tendencji i w swej pewnej bezradności wobec toczących się procesów szukać arsenału do jakiejś ofensywy. Nie wiem, czy widzicie to Państwo. Zwrócił na mnie uwagę taka rzecz, jak to, że akademickie biblioteki naukowe są produktem XIX wieku. To prawda. Biblioteki akademickie tak naprawdę powstały, gdy zaczęły się rozrastać kolekcje druku. Od tego momentu. Więc to jest tylko 200 lat. Oczywiście to było uderzające. Myślę, że i ten slajd z równą mocą do Państwa przemawia. Nie muszę go szerzej omawiać.
Bardzo mi się podoba natomiast dodanie do funkcji drukowanej książki atrybutu morskiego. Książka jest na razie kotwicą. Ale musimy się przecież czegoś trzymać. Ale w zegar tyka. A pomyślny rozwój e-booków leży w interesie biznesu, agencji kapitałowych, technologów i całej sfery publicznej. Zasadne jest w tym miejscu pytanie, czy utrzymamy się na fali. Na trzech kolejnych slajdach zdefiniowane będą główne elementy, przez pryzmat których można nieco przewrotnie zobaczyć niektóre zagrożenia dla roli i pozycji bibliotek. Coś, co było sztandarowym powodem naszej dumy w kontekście cyfrowości i rozwoju technologicznego, staje się przeżytkiem, idzie do lamusa. To jest tylko kwestia czasu. Naprawdę nie możemy być niczego pewni. Po pierwsze, to katalog i Google. W naszej rzeczywistości nie jest to być może ostre i mamy wiele argumentów, aby z tymi przykładowymi opiniami polemizować. Niemniej warto je znać i pojąć i umieć kontrargumentować. Nie potrzeba chyba wyjaśnienia. Widzicie Państwo, jakie są poglądy innych na temat biblioteki, na temat przyszłości biblioteki. Po drugie, okazuje się, że coś jest i działa dobrze dziś, ale jutro może być bezużyteczne. I nasze starania są nadaremne. Ross i Seney kierują swoje ostrze obaw właśnie w stronę usług informacji naukowej oraz ruchu otwartego dostępu. O dziwo, ruch otwartego dostępu w roli przewrotnej i kolizyjnej dźwigni rozwoju. Te obawy są zarówno po stronie, Amerykanie uznają to i chcą tego ruchu otwartego dostępu, ale pokazują, że za chwilę pewne problemy zaczną się i może być pewne zagrożenie też dla funkcjonowania bibliotek, jak samo się obawiają wydawcy i pojawiają się różnego rodzaju znaki zapytania. Zwracam Państwu uwagę na zdanie wstawiające proces zmian w zachowaniu i potrzebach użytkowników w kontekst klasztornej biblioteki w średniowieczu. Czyż nie jest to genialne zestawienie? Nawiasem mówiąc, w trakcie przeglądu literaturowego natknęłam się na bardzo ciekawe badania, które pokazały, że zapożyczone metodologie z oceny z dziedziny psychologii religii i lub architektury sakralnych przestrzeni można zaoferować w bibliotece akademickiej i przebadać użytkowników pod tym kątem. Biblioteka jako świątynia, bo takie często mamy wyobrażenia, a świat się zmienia. Konkurencją to także konkurencją dla nas jest także miejsce i przestrzeń. Cisza oraz spokój tradycyjnego miejsca przeciwstawiane twórczemu hałasowi, ruchowi, działaniu, pracy grupowej, aktywnościom, działaniu studentów, którzy chcą raczej być w bibliotece, aniżeli korzystać ze zbiorów, które mamy w swoich magazynach.
Okazuje się, że ten temat nie jest zupełnie obcy kolegom ze Stanów Zjednoczonych. Coś jest na rzeczy. Dla pomieszczeń, do których dzisiaj funkcjonowały biblioteki, wprowadzają się nowi gracze. Socjologiczne przemiany, ekonomiczne procesy, wskaźniki pogłębiającej się McDonaldyzacji uniwersytetów w otoczeniu sprzecznych interesów i stereotypów mogą pogłębiać frustrację naszego zawodu. Ale nic straconego. Jeden z autorów stawiający te śmiałe tezy kilka lat po ich ogłoszeniu został dyrektorem nowo wybudowanej, pięknej, nowoczesnej biblioteki w St. Edward's University. Biblioteka, o której mowa, została wybudowana dzięki hojności pewnych filantropów, którzy w 2011 roku przeznaczyli na ten cel 13 milionów dolarów. Można więc w amerykańskiej rzeczywistości tak. Przytoczony przez Rosa i Seneja wyniki badań wskazują, że biblioteki ciągle pozostają ważnym źródłem informacji dla studentów, ale daleko są wobec wyszukiwarek internetowych. Autorzy mówią, że biblioteki nie osiągnęły jeszcze stadium, w którym ich własna przestrzeń jest nieistotna i nie ma jakiegokolwiek znaczenia. I dodają, że w uznaniu nowego otoczenia i konkurencyjności biblioteki już eksperymentują z nowymi mediami, usługami, przepływem pracy, przeróbkami budowlanymi. Autorzy formułują też obawy. W polemice z nimi ja ciągle i niezmiennie uważam, że aktywa bibliotek nie tracą na swojej wartości, zwłaszcza w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, i szerzej rozwinę ten temat w artykule pokonferencyjnym. Popatrzmy z uwagą na zestawione przez Lewisa trendy. Które są siłą napędową toczących się zmian. Mogą one być zarówno naszym przekleństwem, jak i dobrą wróżbą. Lewis szczegółowo przywołuje fakty i opiera te trendy na wskaźnikach ekonomicznych. Dzięki. Szczerze, wszystko jest na wznoszącej się fali. Mówi też o przebiegu pracy legislacyjnych w tle tych zjawisk. Warto wsłuchać się w opinię Lewisa. Doszliśmy do ważnego punktu zwrotnego, w którym plik cyfrowy można przeczytać na urządzeniach, które są prawie tak dobre jak książka papierowa. A książki papierowe mogą być tworzone i dostarczane prawie tak szybko jak pliki cyfrowe. A Espresso, Book Machine, jest już tego dowodem. 50% artykułów z czasopism naukowych wybierze złotą drogę Open Access gdzieś między 2017 a 2020. Z 90% artykułów zaraz po 2020 roku, a bardziej konserwatywne przejdą do 2025 roku. I dodaję też, zakłóci to cały komercyjny system, w tym licencje na kolekcji e-booków. To nie są mrzonki. Google Books w 2004 roku ogłosił Library Project. Pierwotnie projekt współpracował partnersko z 4 bibliotekami naukowymi i przeznaczył do digitalizacji 15 milionów woluminów na dekadę. W marcu 2012 Google już zeskanował 20 milionów książek i szacuje, że będzie ich około 130 milionów. Oni naprawdę zamierzają zeskanować wszystkie ważne dzieła w języku angielskim w ciągu najbliższych lat. Nieprawdopodobne. Z kolei literatura na temat
powstających repozytoriów książki drukowanej, to to jest w zasięgu ręki, wystarczy zainteresować się tym zagadnieniem. Są już opinie, analizy ekonomiczne, które wskazują, że ten kierunek po prostu jest opłacalny. Będziemy spieszać, ale chcę przejść przez całość. Przepraszam. Co więcej, James Neal mówi, że nowe technologie są karmione eksplozją urodzonej cyfrowo zawartości treściowej. Na dowód przedstawia, zgodnie z raportami opiniotwórczej uznanej agencji Educase, zagadnienia, które biblioteki muszą brać pod uwagę przy planowaniu swojej przyszłości. Myślę, że wszyscy Państwo widzą, z jaką materią mamy do czynienia lub za chwilę będziemy mieć. Neal mówi, to widzimy, że jesteśmy w tarapatach. Świat produkuje ogromną ilość materiału, born digital, objętość, złożoność, dynamika tej informacji wzywa nas do twórczego myślenia, jej przechwytywania, organizacji długoterminowego zachowywania oraz użyteczności. Nie będę dawał dalszej części czytać, to już nie będę tego robić. Wyzwania dla bibliotek akademickich według Davida Lewisa są odbiciem trendów uderzających w dotychczasową politykę gromadzenia i udostępniania zbiorów. Wyznacza on 5 ogólnych zadań, do których przypisuje po kilka szczegółowych priorytetów. Wskazując zadania, wyraźnie kieruje apel do przywódców i zespołów bibliotek o podejmowanie wysiłku współpracy oraz szukania rozwiązań opartych na solidnej współpracy oraz na różnych mechanizmach finansowania. Nikt nie jest tutaj mądry, nie ma prostych sposobów. Im wcześniej zaprzęgniemy umysły i siły, tym lepiej dla każdego z nas, osobna i zadania są bardzo konkretne i bardzo śmiałe, ale są. I to oparte jest na faktach. Uzupełnieniem wyzwań, które proponuje Lewis i które stawia Lewis jest, są wyzwania według John Lippincott i Neal przed chwilą był cytowany, on to rozszerza. Jak mu mówią Ross i Sinney, planując przyszłość, nie wpadajmy w pułapkę dotychczasowych schematów. Chciałabym jeszcze zwrócić Państwu uwagę na konieczność wpisywania wyzwań i wyborów strategicznych w kontekst ekonomiczny w skali mikro i makro i uświadamiając sobie rozwój naszej dziedziny, może trzeba oprzeć się na wyróżnionych osiach, czyli masowej produkcji i danych i na centrach doskonałości. Ja nie będę już w tej chwili mówić, co to znaczy poligamia, parabioza i synergia, bo nie chciałabym przedłużać. No ja to w którymś momencie rozwinę. Już, bo kończymy. Już, ale to zakończę. I o bibliotece można snuć różne opowieści, w zależności od czasu, miejsca, audytorium i wielu innych jeszcze czynników. Można też symbolicznie. Na zakończenie tej prezentacji wybieram więc dygresję, cytat i opowiadam was. Pozwólcie, że ja tym zakończę. Symbol, który wybrał James Neal w tytule swojej pracy Still Choosing Our Future, How Many Apples in the Sea, to
cytat z amerykańskiego kaznodziei Schulera, który mówił, że pestki w jabłku może policzyć każdy człowiek, ale policzyć jabłka w pestce, czyli przewidzieć ile jabłoni, ile jabłek, ile sadów powstanie z danej pestki, może tylko Bóg. Z kolei David Lewis na początku swojego artykułu przytoczył krótki akapit z książki dla dzieci Salmana Rushdiego, Harun i Morze Opowieści. Ja nie będę też tego czytać cytatu, ale on wprowadza jak gdyby nas w świat cyfrowy, grą oceanu, który porównuje do księżycznego zbioru płynnego, zmieniającego wątki i ciągle w ruchu. Natomiast ja posłużę się drobną dygresją i drobną opowiastką, która ma znaczenie. Otóż namiętnie słucham w radiu TOK FM a audycji Strefy Szefa, czyli audycji Strzepami dla szefów, bądź nie tylko. W pewną niedzielę z początku sierpnia słucham o tym, czym jest storytelling, jak snucie opowieści wspomaga osoby zarządzające w kierowaniu zespołem i przeprowadzaniu zmian. Myślę, że to jest ważne dla mnie. Dowiaduję się, że storytelling nadaje ciepło procesowe. To ładne wyrażenie. W trakcie rozmowy Marek Stączek, trener i doradca szkoleniowy, opowiada o tym, jak w 2008 roku prowadził konferencję Nadzieja dla Polski, Nadzieja dla Europy. Mówi to przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Przygotowując się, szukał odpowiedniej puenty kończącej tę konferencję i znalazł. Musi być coś przez duże M, ale pomyślał, że zazwyczaj mamy niefortunne skojarzenie i oddalił mnie za tą myśl. W trakcie odbywającej się już konferencji tenże pan Stączek, przynaglany przez kolegów, że czas już kończyć, nachyla się do mikrofonu, obejmuje wzrokiem publiczność i z namaszczeniem mówi: i pamiętajcie, że musicie mieć nadzieję przez wielkie D. I poszło. Mówca musi próbować i narażać się na porażki i niestosowności. Gdy przygotowywałam się do tego wystąpienia, miałam mieszane uczucia. Wejść w dialog z futuryzmem bibliotecznym, osadzając tę wizję w polskich uwarunkowaniach, czy poddać się sugestywnym projekcjom. Postanowiłam, że na tę chwilę przyjmę punkt widzenia, który został tutaj Państwu zaprezentowany. Ale jak tu żywić się nadzieją na dobre rozwiązania dla mojej biblioteki? Nie pojawi się. I dla naszego rzemiosła więcej jest pytań niż odpowiedzi. Trudno. Miałam na was zakończenie muzykę z Luli. To jest muzyka na wodzie, wiatry, które troszkę odpowiadają tej atmosferze, którą dzisiaj mieliśmy. Dziękuję bardzo.